Witaj, Henryk. O, boi się! A nie bałem. Sprawdź poziom bojtolu. Spłoszył się! No naprawdę, sam zobacz cios. Okej, zobacz. I co, bał się? Prawie się bał 2 sekundy temu. Nie, nie wszedł w strefę bania się. Żartujesz sobie! A, powiedz mi jeszcze coś. To twoja muzyka zwycięstwa? Tak. Faraday Blind, Same Chart Live. A co? Jest słaba. Czy ktoś tutaj zna jakąś straszną historię, która wystraszy Henryka? Nikt takiej nie zna, bo ja się nie boję. Ja znam straszną historię. O, tak. Dawaj. Mów. Była mroczna i burzliwa noc. Taka jak dziś. Gdyby dziś było mroczne. Racja. Byłeś w domu. Ej, patrzcie, ta sama kanapa. Twój tata i Piper wrócili do domu z nową lalką, którą właśnie kupili. Jesteśmy! Z lalką, którą kupiłam. Pewnie to zła lalka, która ożyje i mnie napadnie, kiedy będę spał. Co? Nie. Przestań, młody mnie rozgryzł. Ta historia go nie przestraszy. Piper, rzuć mnie za kanapę. Cześć! To już wszystko? Mam historię! O, dobra, załatw, dajesz! Dawaj. Ciągle jesteś w domu, ale jesteś sam. Masz niemowlę. Ta historia jest straszniejsza od wszystkich innych. Świetnie, idź dalej. Dzwoni telefon. Odbierasz. Lubisz horrory? Zakładam, że dzwoni ktoś ze środka domu. Tak, okej, zgadłeś, ale to nie wszystko, bo osoba, która dzwoni... ma straszną maskę z obrazu i trzyma nóż. Co jest? Nie mogę! No co jest? No, dobra, to na dworze jest właśnie pełnia. Wilkołaki, wampiry, wszystko jedno. Czy mogę już wyjść ze zbiornika historii? O, nie, czekaj. Ja mam historię dla ciebie. Jest bardzo krótka i bardzo straszna. No dobra, dawaj. Dawno, dawno, 15 minut temu... Ta... kiedy Ray opowiadał ci swoją historię... Okej. Wstrzyknąłem do zbiornika historii DNA motyla. Przepraszam, co? Co, nie słyszałeś? Powiedziałem, że wstrzyknąłem do zbiornika historii DNA motyla. Co? Co to znaczy? Cios! Poziom bojtolu wzrasta. Co? I urynolu. Mnóstwo urynolu. Twój kombinezon przekształca się w kokon. Czekaj. Jesteśmy blisko. Co się ze mną stanie, cios? No więc spędzisz w kokonie jakiś miesiąc. Co? A łapanie bandytów? Co z rodzicami i co ze szkołą? Ja tam nie wiem. Ale wiem, że jak się wyłonisz z kokonu, odczujesz silną potrzebę, by polecieć na lato do Kanady. Nie! Udało nam się! Henryk się boi! To była super historia, sios! To wcale nie historia, ty mi to zrobiłeś! Czasem prawda jest najstraszniejsza! Tak! Ja nie chcę być motylem! Chcę być czymś innym! Chcesz to cofnąć? Cofnij to! Ctrl-Z, wciśnij Ctrl-Z! No i wszystko nam się udało! Pewnie, brachu! O! Wcale nie! Hej! Kto chce być niebezpiecznym przez ten miesiąc? Ja!